6/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Lubasz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Proszę panią Magdalenę Smogową. Proszę Państwa, ja mam uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 17/176/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Lubasz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Kodeks Wyborczy Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje. Paragraf 1. W związku z utworzeniem nowej ulicy Strumykowa w Lubaszu zmienia się opis granicy okręgu wyborczego nr 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/176/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Lubasz na okręgi wyborcze, ustalenia jej granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lubasz. Paragraf 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się wojewodzie wielkopolskiemu i komisarzowi wyborczemu Stile. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi do tej? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Widzę, że dwie osoby nie głosowały na końcu. Przedostatni jest za, czy się wstrzymał? Czy Andrzeja? Wstrzymałeś się, czy jesteś za? Nie, ja wstrzymałem. To jedno pożyczenie. Nie było widać. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uchwałę. Jedno głosowanie.